Wracaj się. A! Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie zagramy ranked trójki, ale najpierw pokażę statystyki, ponieważ ktoś o nie pytał. Tutaj szybko przelecę. Generalnie chciałbym wam podziękować i też generalnie powiedzieć, że ostatnio przebiliśmy w zasadzie 5000 członków na Discordzie oraz chyba 1 000 000 wyświetleń na kanale. No i zbliżamy się, pewnie jak oglądacie, jak część z was ogląda, to już jest ta liczba przebita. Mam na myśli 10 000 subskrypcji oraz 100 000 wyświetleń pod najlepszym filmem i no to po prostu pokazane na ekranie te wszystkie liczby. Dlatego no po prostu dziękuję, że tyle osób się decyduje zostawić subskrypcję. Mam nadzieję, że was w najbliższym czasie nie zawiodę. A tam całe trio jest zawodników. W tym sezonie chyba jeszcze nie było Progress League z trójek. Bo tak mi się wydaje, że jeszcze nie zrobiłem Progress League z trybu 3x3 w tym sezonie. No ale jest, lepiej późno niż wcale. Chyba mamy 1600 MMR-ów, co w tym sezonie w sumie jest chyba niskim Grand Championem. Muszę więcej tego pograć. No i co? Chciałem powiedzieć, że wygrywamy, ale nie wygrywamy. O, trochę mi wybił przeciwnik, w sensie teammate. No w tej sytuacji to bardziej przeciwnik. Miał beznadziejny kąt do strzału i tak się zdecydował polecieć. A ja tam chyba bym... Nie wiem, wyskoczyłem dobrze, więc możliwe, żebym miał clear shota. I mogłoby być brameczka. Tutaj poczekajmy na co się wydarzy, bo mega się wylali. Uderzyłem mocno tak, żeby... No, jakbym to uderzył celniej, to by była może bramka. Jakbym to uderzył po prostu słabo, to i tak by obronili, a tak to... Czy to można łatwo dobić z backboarda, czyli z tej ścianki za bramką, co jest bardzo... No, po prostu jak się tam uderzy, to jest dobra okazja na zdobycie bramki, a jakby mi zeszło, trochę bym kopnął niżej, to dalej by była w zasadzie duża szansa na bramkę. Mocny strzał, wiadomo. Tutaj się wracamy. U! Poczekajmy, czy tutaj ktoś wybije. Dobra, nasz ma piłeczkę. Jest tam sam. Ciekaw, czy spanikuje. O, zabraliśmy jeszcze boosta. To trochę na farcie. Nie ma co wyjeżdżać z bramki. Zawsze może się jakieś niefortunne zdarzenie zrobić i piłka się odbije prosto w naszą bramkę. To lepiej, żebyśmy tu czekali. Dobra, czekajcie, bo się zagadałem i wyskoczyłem jak ktoś, kto słabo gra. Czyli po swojemu. O, dobra, jesteśmy ostatni. Nie podoba mi się ten strzał, kurczę, miałem 12 boosta chyba. Ale ciał idealnie akurat w słupek. Przy poprzeczce. No jakby wchodziło, to pewnie bym go sięgnął, ale tak na styk, naprawdę. O! Trochę tutaj podał teammatek. Przyjąłem to tak lekko, żeby mu nie podać od razu. I żeby mieć jeszcze flipa na wszelki wypadek, tak żeby, wiecie, ustawić się na linii strzału. Żeby móc potem to zablokować jeszcze raz. Podanie do naszego na prawo. Ej, nie był to najlepszy strzał. Nie wiem, czy bardziej ja przeszkodziłem przeciwnikowi, czy przeciwnik mi. Wywalamy tak, żeby nie oddał strzału. Ten powinien zrobić coś słabego. No, też generalnie jak podjeżdżacie na połowie przeciwnika i macie małą szansę na przejęcie piłki, to po prostu sobie jedźcie po ziemi. Nie ma co podskakiwać, bo tylko się będziecie dłużej wracali. A najważniejsze, żebyście przestraszyli przeciwnika, bo i tak jest bardzo mała szansa, jak jesteście spóźnieni, że zablokujecie. Okej, tutaj akurat mamy wolną piłkę. Ja sobie tylko obserwuję, widziałem, że trafi, więc nie skakałem. Dobra, cofnijmy się z takiej pozycji, nie ma szans uderzyć tak, żebyśmy nie obronili. Kurczę, liczyłem, że przebije nad nim. Tutaj też liczyłem, że znowu on przebije nad nim i będę miał podanie. Okej. Okay. O, dzisiaj to nawet jakoś komentuję gierkę, pierwszy raz od dawna. Nie wiem co, skupiony jakiś jestem na gadaniu. Okej. Okay. O, widzę, że się tutaj przeciwnik, w sensie przeciwnik, teammate wywalił i jeszcze nie obronił takiej dobitki beznadziejnej. Najgorzej.
Bo generalnie spanikował po pierwsze, drugie nie stał w bramce i po trzecie zawrócił jakieś beznadziejnie. To nawalił na każdym froncie w tej chwili. Wystarczy, no generalnie spanikował. Jakby nie spanikował, to by to na luzie obronił. No to tam nie było nawet co za bardzo bronić. Wystarczy, żeby poczekał, aż piłka spadnie. Dobra. Nie odbiło się od sufitu, szkoda. By można było wtedy kopnąć w bramkę. Nie mamy boosta, wywalmy jak najmocniej. Dobra, nie zrespiło dalej, to się cofnę. Oki. Dobra, to nie idzie tyłem. Chyba podskoczy, to zgarnijmy przed nim. Spróbujmy mocny flick. Ajajaj. Musiałem być szybko, bo by już z boku do mnie podjechał. Nie mogłem niestety poczekać, aż mój teammate zniszczy przeciwnika, ale mamy zostawionego boosta, nie wiem czy celowo. O, leciałem na blok wybicia, ale przeciwnik nie trafił w piłkę chyba, albo też myślał, że blokuje mnie. Dawaj, Goody! Goody! O, dobra. I mamy epicki comeback na odcinku. Przyczyniłem się, wykonałem idealne podanie. Nie no, dobrze, że to trafił. W takich sytuacjach często ludzie panikują i na przykład w poprzeczkę strzelają. Okej, okay, jest dogryweczka. Mam nadzieję, że nie słyszeliście telefonu, bo w sumie miałem blisko postawiony mikrofonu. Słabo, jakby się dźwięk zepsuł. Goody! Okej, tutaj zagrajmy bezpieczniej, ale mi przyciął gierkę. Dobra. O nie, on pojechał po boosta, po którego nie powinien jechać, ale my sobie przyjmijmy piłkę. Tutaj robimy moment kurczy. Goody! Strzeliłeś bramkę, to ci wybaczę. Nie no, proszę się odpierdzielić, ludzi, co piszą na priv. Okej. Wywalamy. Nie ma lekko. Czy on znowu się wywali? Dobra, jednak żyje. Jest dobra okazja na kontrę. O kurcze. Ale bumpa dostałem. Nie! Wracaj się! A! Uff, ale dobra, zdążyłem. Ale niefortunne tam zdarzenia poleciały. Więc się pozderzaliśmy jak... Silvery. Nie, żebym obrażał Silverów. Ale obrażam. Okej. Okay. Dobra, żyjemy jeszcze. Ale tam już sejwik na farcie. Wleciał typie. A, to była taka sytuacja. Ja chciałem mu zostawić piłkę, no chciał mi zostawić, ale dobrze, że jakoś poleciałem na to mimo wszystko. Zobaczyłem, że on też zostawia. No, ten meczek jest bliski do porażki już dwa razy. Dlatego to naprawdę trzeba wygrać, to będą tam dobre punkty smakowały. Fake? Kurczę, nie udało się. Myślałem, że on poleci bardziej na blok mnie. Taki wyższy. I wtedy będę miał łatwą sytuację. No w tym meczu to bardziej w defensywie gram niż w ataku. Okej, to nie powinno stanowić problemu. Dobra, stanowi problem, to przyblokujemy. Znowu kopnąłem naszego. I znowu blokuję. Dobra, nie spanikował niestety. Wiele osób też w tym momencie by pojechało po... Czekajcie! A, po boosta pod bramką przeciwnika i przez to by się mega wolno wracała. Dlatego polecam po prostu zawrócić i albo pozbierać dwunastki, albo jak jest, to zebrać na środku boiska, czy też w defensywie. 100 boosta. Nie wierzę, jaki defensywny meczek. Strasznie jakiś taki wylewowy ten mecz. Chyba tak się zderzam z teammate'ami strasznie. Nie wiem, czy to moja wina? Okej, okay, udało nam się wyminąć paru. Proszę, strzelcie. A, kurczę, nie udało się. Ojej. Przewaga już była zrobiona. Nasz teammate ma piłkę, ale nie miał rozpędu, żeby mocno kopnąć w bramkę. Okej. Okay. Gorąco nie panikować. Zostałem na nogach, przez co potem miałem łatwe wybicie już.
Okej. Dawaj typie. Ja dobra, wygraliśmy. No, powiem tak, nie była to... 6 save'ów mam w ogóle. Nie była to łatwa gierka. Na pewno trzeba było... No, generalnie cisnęli nas tak naprawdę. No, zresztą to widać po save'ach. Ale się udało, dlatego przechodzimy do drugiego meczu. No dobra, kolejne spotkanie. Może w tym trochę bardziej poatakujemy. Ponieważ tamto to naprawdę było tak mega defensywne. Ale nie no, fajny comeback. O! Myślę, że przeciwnicy mogli być na siebie źli, bo w ostatniej sekundzie stracili bramkę. Potem też w zasadzie bardzo ładnie udało się parę razy obronić piłkę. Tak mega na styk. No dobra, żeby już nie gadać o przeszłości. Zero strzela bramkę, my tam no, podaliśmy w zasadzie. Wiecie, dobre 50, tak żeby dobrze się odbiło, to też jest, można traktować jako podanie. Okej, ważne, że nie padła z tego bramka. A już zero. Leci teamplay? Kurde, znowu się... Ja nie wiem, dzisiaj coś lubi się zderzać z teammate'ami. W sensie dzisiaj, teraz. Nie wiem, jak to się dzieje. Dobra, widzę, że nie będę pierwszy, to zostawiam. W sumie mój teammate też nie powinien po to lecieć. Ale widzę, że strasznie chase'ują piłkę, czyli lecą na nią. Uderzamy? Dobra. No, ten meczyk się zdecydowanie lepiej zaczyna. Chociaż mam strasznie agresywnych teammate'ów. Mega chase'ują piłkę, ale może to i dobrze. Tu ja mogę zagrać bardziej zachowawczo. W takiej sytuacji. To jak najszybciej wybijmy, żeby on nie dostał. O. Dobra. Bang. Nie wierzę w tego typa, co mi wypisuje non-stop. Na pewno. O nie, skoczyliśmy razem. Okej. Dawaj zero. Chyba będę musiał wyłączać powiadomienia na Steamie podczas nagrywek. To nie dość, że rozprasza, to jeszcze spamują mi. I pewnie słyszycie te takie dźwięczki. Ale niefortunnie w ogóle ten to tak wbił. Na środek naszej bramki. Okej. Idźmy na ścianę, bo stąd łatwiej zblokować. Byliśmy jak najszybciej. Już prejumpowałem po prostu, żeby na pewno być przed przeciwnikiem. Bo tak to on by mógł uderzyć pierwszy i... Moje lecenie by nie miało sensu, tak jak w tym momencie zresztą nie miało sensu. Jak najmocniej? Nie trafiłem. Dobra, nieważne. Jednak jestem beznadziejny. Okej. Jerez. Dobra, on się raczej wywrócił. Uderzam piłkę tak, żeby jej nie dotknął. Jeszcze boosta zgarnąłem, ale idealnie się złożyło. No i standardowo czekam. No tutaj już z tej pozycji raczej nie strzelam nam bramki. Także mogę wyjechać trochę głębiej, ale w takim momencie zawsze ja się ustawiam, że na wszelki wypadek, jakby jakiś niefortunnie naprawdę zrobili bardzo złe 50 i piłka się dobiła w naszą bramkę, żebym to mimo wszystko mógł obronić. Tym bardziej, że wygrywamy, to nie ma co ryzykować, ale we mnie wleciał. Okej, żyjemy na razie. Ja się generalnie ze wszystkimi zderzam w tych gierkach. Nie wiem, jak to się dzieje. Tutaj trochę za wolny byłem, ale ja nie wiem, bo za każdym razem się z kimś zderzam. Znowu się zderzyłem z kimś na środku boiska, przez to byłem spóźniony. Kurczę, prawo jazdy by było niezdane. Jak najmocniej, w sumie to było słabe, bo mu tylko podałem. Trzeba było to... Nawet jakbym nie dotykał tej piłki, to już by było lepiej. Tak naprawdę. Okej, wracamy się. Jakby to było leciało w bramkę, to byśmy obronili. Okej. Znowu gramy bardzo zachowawczo. Kopnąłem go. Podaję do naszego. Ten kopie, ale niewystarczająco mocno. Podaję do naszego znowu. Aj, dobra. Się cofamy. Dobra, kopnę tak, żeby było zamieszanie dalej i się wracam. Bo z tej pozycji i tak bym mocno nie strzelił, w
więc na bramkę by raczej nie było szans. Nie wiem, co się stało. Chyba po prostu za mnie uderzył. Okej. Nasz podjeżdża. O! Dobra, słyszałem już na słuchawkach, że jedzie nasz, więc nie wyjeżdżałem. Jednak słuchawki w Rocket League też są ważne. Chociaż tyle, że nie trzeba mieć przestrzennych. No wystarczy, że się słyszy, to wiadomo skąd. W sensie przestrzennych. No wszystkie są mniej więcej w jakimś tam stopniu wiadomo skąd się słyszy, ale... No dobra, nieważne, bo już z głupoty zacząłem gadać. Dobra, naprawdę ładna akcja teammate'ów. Ładną soczystą brameczkę strzelili. No nawet preflipek siadł. Naprawdę nie jest źle. Tyle teraz znowu nie stracić głupiej bramki w defensywie i będzie dobrze. Okej, podbijam, bo widziałem, że on już skoczył i nie mogłem lecieć na flip reseta, bo po prostu bym się z nim zderzył. Okej. Dobra. No już trzeba zagrać defensywnie i 30 sekund to nie ma co ryzykować. A Anusz będzie właśnie taki strzał leciał. Nie wierzę w tego gościa, co mnie ciągle zaprasza. O-o. Sans, nie wywalajcie się proszę. Daj wytrzymajcie 15 sekund, bez wywalenia się. Tutaj trochę skoczyłem na Hama blokować, jakby w światło bramki dawał. O-o, proszę, traf to. Okej, my jesteśmy szybsi. Wywalamy piłkę, no i proszę bardzo, 2-2 mecze wygrane na odcinku. Myślę, że bardzo pozytywnie. No i dzięki temu może się wam podobał nawet odcineczek. Zobaczmy jeszcze na zakończenie, czy nam dywizja wzrosła. O, mamy Grand Champion 1, dywizja 3. Także powoli się zbliżamy do Grand Championa 2. Mam nadzieję, że w następnym Progress League z trójek, który myślę, że no, może nie być nawet tak wcześnie. A w ogóle, wbiłem Grand Championa 1 już oficjalnie na jedynkach, także możecie mi bić brawo. No i jeszcze na zakończenie zapraszam oczywiście do zostawienia lajka, subskrypcji. No i to by było na tyle. Elo, elo.